O południe w Polskim Radiu 24. Adrian Klarenbach i jego gość. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Paulino, Paulina piechna Wiosna. Dzień dobry. Trochę zimno, ale wiosna. Ale taka prawdziwa wiosna. Prawdziwa. Tę A... rozmowę chciałbym zadedykować Pani Mami. Można? Można. Będzie sympatycznie przy piątku, tym bardziej, że za tydzień już święta. Na pewno się ucieszy. Powtórzę jeśli nie słucha. Dlaczego koalicji europejskiej tak trudno przez usta, czy przez gardło przechodzi słowo wiosna? Mówią po zimie, przed lecie. Typowe dla uprawiania polityki w Polsce, złośliwostki typowe, które mają, jak rozumiem, na celu Zniechęcić potencjalnych wyborców, ośmieszyć nas, pokazać, że nie jesteśmy w stanie zagrozić koalicji europejskiej, a my cały czas twardo na kursie alternatywnym. Mówimy, że warto głosować na wiosnę, trzeba głosować na wiosnę, i koalicja europejska nie jest jedynym słusznym, jak chcieliby koledzy i koleżanki z koalicji europejskiej, rozwiązaniem w wyborach. Jakichkolwiek... Ale to nie jest kurs na zderzenie, to jest kurs alternatywny. Przecież Robert Biedroń już hołd wierno-poddańczy złożył. Nie złożył żadnego powiedział hołdu. Powiedział Grzegorzowi wier... Sketynie, że będziemy razem tworzyć koalicję. No przecież to Robert Biedroń powiedział. Ale jaki hołd wierno-poddańczy? Powiedział, że wiosna idzie w wyborach do europarlamentu sama, żeby mieć europarlamentarzystów, którzy zmienią oblicze polskiej delegacji że wiosna idzie sama w wyborach do Parlamentu Polskiego, w wyborach do Sejmu i Senatu. No i że potem rzeczywiście możemy budować ewentualne koalicje, ale to nie jest hołd wierno-poddańczy. Pan redaktor mówi o hołdzie wierno-poddańczym, a koalicja europejska ma pretensje, że my właśnie nie złożyliśmy żadnego hołdu. I to hołdu. jest właśnie takie najdziwniejsze. <laughs> I dlatego mówią o przedwiośniu, po zimie. No to jest a przedwiośnia coś, coś... to jest w ogóle bardzo ładna nazwa i tak się nazywa nasza młodzieżówka i bardzo chciałabym ją pozdrowić z tego miejsca i polecić młodym to obywatelom i obywatelkom. Jest między hołdem wierno-poddańczym, a hołdem lennym. <noise> Tutaj Grzegorz Schetyna spodziewał się, że na kolana padniecie i powiecie Grzegorzu, my cali twoi, przyjmij nas do Koalicji Europejskiej. Jak Notabene, cieszę się, Katarzyna... że tak nie powiedzieliśmy i nie po to przyszłam do wiosny. Notabene Katarzyna Lubnauer i inne członki tejże Koalicji Europejskiej, członki nie, no dobrze, nie będzie. Rozumiem. I to zależy, co pan redaktor miał na myśli. Rozumiem, części składowe, tak? Ono tak. Okay. Tylko ja tak bardziej skrótowo, przepraszam. Dobrze. Czas w radiu jest cenny. Mówią wprost, że ta koalicja europejska na wybory do Parlamentu Polskiego nas się poszerzy, czyli pewnie mają na myśli wiosnę. Yy, nie wiem, kogo mają na myśli. <grym> Naprawdę nie, nie czytam w myślach Katarzyny Lubnauer. Stanowisko wiosny jest jasne i takie jest też stanowisko ludzi, którzy mówią, że będą na nas głosować. Ze wszystkich badań, Wychodzi, że elektorat wiosny, ten potencjalny, no bo oczywiście jesteśmy przed pierwszymi wyborami jako. Bardzo partia, dobry, wdzięczny temat. Yy, mówi, tak, uważamy, że powinniście iść sami, bo zginiecie w koalicji europejskiej. My chcemy rzeczywistej alternatywy. To jest zdroworozsądkowy I... elektorat zdroworozsądkowy tak to jest bardzo um, elektorat który wie czego chce który wie że nie chce wracać do tego że było jak było i było super dla niektórych tylko chce mieć rzeczywiście jakąś nową perspektywę to jak pani patrzy w takim razie na nowoczesną przewoływaną już przeze mnie która powstawała w opozycji do platformy obywatelskiej po to żeby w tej chwili być w koalicji no, nowoczesna, y, ta z początku Nowoczesnej y, nawet zahaczyła o pana posła Gryklasa, który jest w Prawie i Sprawiedliwości w Nie tej chwili. Nie, jest w Prawie i Sprawiedliwości. W klubie. Nie jest, w No ale w, w, razem współrządzą w każdym Nie, razie. Nie, razem teraz to jest zupełnie inny członek. Adrian Sandberg był przed chwilą. On był właśnie z Razem. Tak, pozdrawiamy razem. Ehm, nowoczesna dała się wchłonąć. I widać to również po przydziale miejsc na listach wyborczych do, do Parlamentu Europejskiego, na listach koalicji europejskiej. To nie są miejsca, o których można powiedzieć, że gwarantują, tak jak mówi się potocznie, biorące mandaty tak w panie. okręgach wyborczych. Na pewno miejsce pierwsze. Jest miejscem zaszczytnym, jeżeli partia postanawia takie miejsce powierzyć komuś, i jest mi bardzo miło, że koleżanki i koledzy zdecydowali się. A ja na się to. bardzo cieszę, że pani nie cukruje, i mówisz wprost, jak jest. Jedynka jest miejscem tak zwanym biorącym. Rzadko e... się zdarza, że z jedynki ktoś nie wchodzi. Różnie bywa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, już tak nie rzucając nazwiskami, sam pan redaktor doskonale wie, że też zdarzało się, że osoby z dalszych miejsc, z większym kapitałem, Zdobywały mandaty. To się zdarza. Natomiast rzeczywiście, na pewno pierwsze miejsce jest łatwiejsze pod tym względem. Myślę, że Krzysztof Hetman nie cieszy się z tego powodu, startujący z Lublina, bo za nim Janna Mucha. No, Janna Mucha niewątpliwie ma duży kapitał wyborczy w Lublinie. I piękny głos. Myślę, że nie to jest najważniejsze u pani poseł. Dlaczego zawsze gotować i zaśpiewać? Myślę, że raczej pewnie wolałabym myśleć o sobie w kategorii kompetencji. Pani Paulino, a pani się zna coś na organizowaniu imprez masowych, czy nie? Na organizowaniu imprez mhm. masowych? Okay, to, y, trochę się znam. Czy gdyby pani zorganizowała koncert Madonny, to trzeba by było do niego dopłacać, czy jeszcze by pani na nim zarobiła? Nie sądzę, żebym, wiem o, o czym pan mówi, nie sądzę, żebym się zdecydowała na ten koncert. Poważnie? Bo, za publiczne pieniądze. Dlaczego? Bo uważam, że publiczne pieniądze powinny służyć innym celom. Widzę, że nie robi pani pani poseł Mucha. Nie, to nie jest kwestia ja nawet darzę panią poseł Mucha sympatią, natomiast uważam, że publiczne pieniądze nie służą temu, żeby wydawać gigantycznych środków na koncert nawet najbardziej znamienitej piosenkarki. Co by pani poradziła nauczycielom dziś? Uważam, że powinni domagać się swoich praw. Ja zawsze byłam zwolenniczką. Nie, to nie jest kosztem uczniów. Nie, to, to jest znaczy ewidentnie kosztem, kosztem uczniów. uczniów. Kosztem uczniów yy, zadziała się reforma, yy, dzięki której w cudzysłowie yy, mamy dwa roczniki, które będą biły się yy, o miejsca yy, w najlepszych szkołach, bo nie da się aż tak. Roz, brzydko powiedziawszy, rozepchać przepraszam najlepszych bardzo, szkół. Przepraszam, bo ja czegoś nie rozumiem. Co, roz, rozpoczynam wątek. Co, co znaczy najlepsza szkoła? Najlepsza szkoła? Tak. Co znaczy najlepsza szkoła? Bo ja tego nie rozumiem. Widzi pani, ja pochodzę z miasta, które liczy sobie 70 tysięcy mieszkańców. Kiedy ja rozpoczynałem. i w swoje, takich miastach też są dobre swoją, szkoły. swoją edukację, to wybór był prosty. Były dwa licea, pierwsze i drugie. I to było wszystko. I jedno i drugie było dobre. Nie było bardzo dobrego. Chociaż próbowano też, ale przechylać w jedną czy w drugą stronę. Ale ja nie rozumiem określenia, będą się biły roczniki o dobrą szkołę. To Chyba jest każda kwestia, szkoła w to, Polsce nie. jest dobra, A to przynajmniej już powinna nie być, tłumacza... skoro pensje są o, o, jakie są. Oczywiście każda szkoła powinna być dobra i e, powinna gwarantować równe szanse wszystkim uczniom i uczennicom. I na pewno się zgadzamy w tym punkcie. Ale ja dam taki przykład ze swojego podwórka. Na przykład ja kończyłam liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. To jest e, liceum, w którym wtedy można było zdawać egzaminy certyfikowane z języka francuskiego. Jeżeli jakieś dziecko chce się uczyć bardzo dobrze języka francuskiego, to wtedy Żmichowska oraz Sempłowska to były takie szkoły, w których był najlepszy najlepiej wykładany język francuski. Miały też tak zwane klasy zerowe, w których uczyły się przedmiotów w tym języku, właśnie w języku francuskim. No i kiedy mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że jest dwukrotnie większy rocznik, czyli potencjalnie dwa razy więcej dzieciaków chciałoby właśnie do tej szkoły się dostać, bo chce się uczyć francuskiego i z językiem francuskim wiąże swoją przyszłość, bo na przykład chce studiować romanistykę, no to mają problem. I... Ale jaki problem, Pani no Ja problem. zakładam, że nauczyciele języka francuskiego. Mają te same certyfikaty, te same umiejętności, a nie, ten sam nie, sposób nie przekazywania ma aż, aż wiedzy. Tyle, nie że ma aż w tyle, szkole tego francuskiego nie będą ma w stanie nie ma aż, nauczyć. Nie ma aż tyle szkół, które e, uczą francuskiego, to jest po pierwsze. Po drugie, szkoły się specjalizują też w różnych rzeczach, są szkoły sportowe, e, z najlepszymi trenerami. E, ale też prawda jest taka, że są lepsze i gorsze szkoły. Mówią o tym rankingi, mówimy o tym cały czas, mówimy o niepokojącym zjawisku i myślę, że tutaj się też co do tego zgodzimy, że coraz częściej w tych rankingach na kolejnych, pierwszych miejscach znajdują się placówki niepubliczne, że publiczne szkoły spadają coraz bardziej w tych rankingach i pogarsza się stan publicznej oświaty. I to jest winą czego? To jest winą tego, że między innymi obecne Ministerstwo Edukacji nie dba o poziom, nie skupia się na tym, żeby rzeczywiście zainwestować poziom... w dobrą podstawę Ale programową, się, tylko stawia sobie pomniki. Bo ja mam zawsze taki, ponieważ 18 lat krążę wokół tej polityki, gdzieś w niej jestem, chociażby byłam na poziomie samorządowym, na poziomie Komisji Edukacji Miejskiej i widzę, że dla rządów często te reformy, one nie służą temu, żeby rzeczywiście coś zmienić, tylko postawić sobie taki pomnik. Uważa Byłam pani, że gimnazja to edukacji dobry i zrobiłam reformę. I teraz wszyscy będą mnie pamiętać. A, jak tylko ministrom pytanie, edukacji, to już wiem, że pani nie lubi Platformy Obywatelskiej. Tylko, tylko jak, nie dziwię się im, że mówią tylko przed, przed, przed lecie po zimie. jaki pomnik wystawiła sobie pani minister Zalewska, mi powiedzieć, która jest, nawet nie jest w stanie brać udziału w taki sposób, jak powinna w negocjacjach. Bierze. Musi to robić pani... Wierzę, ale wzięła bierze, to na siebie pani premier ale bierze Szydło. Dla, ale, ale pani Paulino, ja rozumiem, że dla mm, kapitału politycznego można powiedzieć wszystko. Ale, ja ale ja gdybyśmy się szczerze, opierali na wszystko. Faktach, ale ja rozumiem, że pani mówi szczerze, tylko operując na wiedzę, nie wiem skąd, chyba jakiejś tajemnej. Nie tajemnej, otóż 12 zawod... lat byłam w Komisji związki Edukacji. Związki zawodowe powiedziały wprost, z Zalewską gadać nie będziemy. I Zalewska chodzi na te spotkania jest na tych spotkaniach, natomiast nie bierze udziału takiego w tych spotkaniach, jakiego by pani oczekiwała brania udziału, ponieważ teraz prowadzi negocjacje pani premier Brataszydło. Szydło. A dlaczego to tak się filozofia. stało? Bo pani minister Zalewska ciekawe, nie jest w stanie poważnie podejść do nauczycieli. Podchodzi do nich lekceważąco. Ja pamiętam co robiła jak ja byłam radną Warszawy. Wizytowanie szkół w taki sposób, żeby pokazać siebie, branie udziału w konfliktach na poziomie dyrekcja, rodzice, nauczyciele po to, żeby właśnie polityczny kapitał zbijać. Pani minister Zalewska nie nadaje się na minister edukacji i ucieka teraz do europarlamentu. Proszę mi powiedzieć Anna Kulig Rostkowska była lepsza? Ja, jeżeli chodzi o stanowisko Koalicji Europejskiej w kwestii nauczycieli, pamiętam również, że za Platformą Obywatelskiej PSL-u również odbywały się protesty i strajki nauczycieli. Ciche. Dlaczego cicho? No na przykład ten z 2015 roku, A. kiedy Janna Kluzik-Rostkowska mówiła, pieniędzy nie ma i nie będzie i do widzenia. 2010 rok, Donald Tusk mówi tak, nie będzie podwyżki 5% i 5%, jak żeś to sobie wymyślili, będzie 7% i do widzenia. Nauczyciele I tak to wyglądało? też strajkowali, też wchodzili w spory zbiorowe. Też nie pozwalali dzieciom podchodzić do egzaminu maturalnego? Narosło tyle zaniedbań w systemie edukacji, że i to o czym rozmawialiśmy przed studiem z Adrianem Zandbergiem, Wstępem do wielkiej reformy w Finlandii było właśnie to, że nauczyciele postawili na swoim. I może to jest ten moment, w którym nauczyciele wymuszą zmiany w edukacji. Pani Nie Paulino. tylko związane z podniesieniem płac, bo myślę, że się zgadzamy co do tego, że powinni więcej zarabiać. Szczególnie ci, którzy uczą języka francuskiego. Nie, dlaczego szczególnie? Szczególnie ci, którzy uczą języka francuskiego, żeby później nie był to przykład, że w jednym liceum potrafią francuskiego nauczyć, a w innych liceach już nie. Nie, ja nie dałam takiego przykładu, to pan tak mówi, panie redaktorze. Nie, ja zinterpretowałem przykład, który pani była uprzejma to pan, podać. To pan tak zinterpretował. Kwestia zarobków nauczycieli musi oczywiście zależeć od wysługi lat, od tego, jakie mamy doświadczenie zawodowe. Wzięłaby pani sobie maturzystów zajeńców, a właściwie nie dopuściła dzieci do zdawania matury? Ale pan chce odpowiedzieć na pytanie, żebym Proste pytanie, na pytanie z tezą. prosta odpowiedź. Nie, no to w takim razie bez tezy. Podoba się pani fakt, że dzieciaki nie będą mogły podejść do natury? Myślę, że y, nauczyciele zrobią wszystko, y, żeby podczas tego strajku dzieciom nie stała się krzywda. A, y, nie tak brzmiało pytanie. Bo pan zadał, panie redaktorze, pytanie z tezą. I ja nie będę na nie odpowiadać. Ale mówi pani mniej więcej jak Sławomir Broniasz, że nasza akcja protestacyjna nie wyrządza krzywdy w żaden sposób dzieciom, nie robimy to dla dzieci. Do tego tak, wszystkiego... robią sw... to dla dzieci, żeby poprawić stan polskiej do, edukacji. Do tego wszystkiego Sławomir Broniarz mówi tak, że egzaminy, które dotychczas się odbywały i odbywają, w żaden sposób nie szkodzą strajkowi. Też pani się pod tym podpisuje? Podpisuje się pod tym, że nauczyciele mają prawo, konstytucyjne prawo, tak jak każdy związek zawodowy, do tego, żeby wejść w spór zbiorowy. Ten strajk jest legalny, i to od rządu zależy, czy będzie w stanie wynegocjować z nauczycielami odpowiednie rozwiązanie. Wyobrażam sobie sytuację taką, że nie daj Bóg. Bo Pan chce przedstawić sytuację, mam nadzieję, że nie, ale to jest tak opowiedzieć tą historię, jakby rządu w ogóle w niej nie było. Jakby nie, w żaden sposób. Gdzieś rząd jest I, boku. Muszę, I muszę panią zmartwić I pan też. Pan premier Morawiecki czy, bardzo czy, chce opowiedzieć historię. opowiadającą narrację. Jakieś narrację pani Paulina troszeczkę pani popsuć. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nauczyciele zarabiali nie, więcej. Nie, no to powiedziałam, tylko, że na pewno się zgadzamy. tylko powiedziałem nie, to tylko minutę temu. Jak tylko to nie, nie wszyscy? wszyscy. No tak, no nie wszyscy. Bo jeżeli chcemy, żeby ktoś dobrze uczył francuskiego. Musi być specjalistą w tej dziedzinie. Sama pani mówi, że nie każdy jest w stanie nauczyć francuskiego. Ja się pod tym podpisuję. No, no nie wiem na ile pan zna język francuski, ale pewnie nie byłby w stanie. No to nie byłby pan ale w stanie nauczyć nie języka francuskiego. A nikt mnie tego na muzyce nie uczył. To myślę, że skomplikowany instrument Dlaczego? jest. E, m, nauczyciele powinni zarabiać odpowiednio, powtórzę jeszcze raz, do swojego e, doświadczenia. To jeszcze Natomiast, raz, na koniec, bo 16 30, zleciało na 15 o bazowej, minut i na no mikrofon. Mama e, będzie zadowolona. Pozdrowienia dla mamy. Mama, próbuje mnie pan tutaj mamą rozproszyć, o rozproszyć. A myśli pani, żeby. Ponieważ tę rozmowę dedykowałem pani mamie, to proszę mi powiedzieć, żeby tysięcy złotych. Czy pani mama pozwoliłaby na to, żeby Paulinka nie podeszła do matury? Nie lubię takich e, sytuacji, w których pan próbuje e, nie, rodzinę pro, moją wkręcić. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Bo ja jako ojciec bym do tego nie dopuścił. A ja pani jestem, mama? Ja jestem wychowana w domu, w którym bardzo szanujemy związki zawodowe i ich prawo do strajku. I moja mama popiera ten strajk. Czyli rozumiem, wspólnie że gdyby pani nie się, zdała matury, to zajmujemy się e, moimi e, córkami e, i popieramy ten strajk. Paulina piękna odpowiedź chyba jasna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czas na serwis informacyjny.